No dobra, lecimy dalej. Płyty są przyklejone w ościeżach. Tak jak mówiłem, nie chciałem, aby tynki zbyt długo schły. Nie mam czasu, chcę lecieć dalej z wykończeniówką. I wjeżdżam z testem Tooth Tape'a, już znam. Natomiast pierwszy raz będę używał Fiber Faust. Jest to flizelina razem z siatką. Czyli jest to hybryda siatki i flizeliny. Ją się używa w maszynie, ale też można i ręcznie z łapy jechać. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę stosował narożniki i obklejał dookoła Fiberfausem, natomiast tu w tape'y klasycznie w narożniki, w tym przypadku w narożniki ościeży okien. Testuję nowe szpachelki narzędzia Dewalcika. No i tyle. Zabieramy się za narożniki. Wkładam narożnik do lasera, aby wszystkie górne krawędzie okien zgrywały się, była równa linia. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale tamta płyta wyszła mi ciutkę niżej niż ta, dlatego ten narożniczek troszkę opuszczam, żeby to później mi się wyrównało na tamtym narożniku i powinno być ok. Narożniki wstawione,
Zabieram się za obrabianie ościeży. W innym już ubraniu mamy majówkę. Trochę ten film nam się rozmył przez kilka dni, bo trzeba też pogrillować, coś tam w ogrodzie zrobić. Mam nadzieję, że filmik o wsadzaniu bambusa oglądaliście. Jak nie, to zobaczcie koniecznie, jeśli tu karta wyskoczy. Kilka słów o wózku. Wózek do, tak powiem, narzędzi, przyborów do szpachlowania. Gdzieś go znalazłem, chyba przy remoncie stacji benzynowej. Jest to wózek gastronomiczny generalnie, ale bardzo się przydaje. Wkładam tu wszystkie szpachelki, pasują w między, że tak powiem, ruszt. Wchodzą mi tutaj taki trochę dźwięk, jakby się miało chomika w klatce. Wszystkie narzędzia pod spodem mam, wiaderko z wodą, myję sobie na bieżąco, ciągam wokół chałupy na kółkach. No jest to wygodne, powiem wam szczerze. Muszę gdzieś tam biegać, skakiwać, tak dalej, tym bardziej, że mam bardziej szerokie okna niż wysokie i tej obróbki trochę jest. Fiberfaust, jak dla mnie sztosik, hybryda Frizzlinki z siatką. Na pewno będę stosował zawsze przy takich łączeniach tynku z płytami gipsowymi i na pewno będę stosował w połączeniach nieoryginalnych na sufitach. To ja na pewno wiem. To jeszcze wiwolcika szpachelki są spoko. To jest akurat 0,3 grubość. Do jointowania pomniejszą dociskam taśmę, tu w tape'a na przykład. Tą szerszą, wiadomo, przejeżdżam w tej IWT. Teraz będę testował, już w sumie zacząłem, Level 5, taki typowy flacik 0,7 mm. Ja lubię generalnie grube blachy i wiem jedno, że na pewno coś takiego testy na elewację wezmę, ale uwielbiam, lubię ościeża robić grubasami, flatami. To jest akurat 0,7, pozłacana stal, nie wiem czy to jest złota, czy pozłacana ze skóry i rękojeść. Fajnie się tym robi i polecam. I też zaraz będę testował olejnika metrowego 0,3. Powiem wam szczerze, że mam 80, 60 Luti Parfait, akurat to jest chyba 20, 30. I tak naprawdę te Luti Parfait 0,2 mm to już jest na finiszowe wygładzanie. Ja zawsze jakoś lubiałem, jestem stara szkoła, chowany na prochach i jakoś zawsze lubiłem sztywniejsze blachy, dlatego zakupiłem sobie olejnika 0,3 metrowego. Myślę, że będzie ok, bo już mi się podoba to, że jest taki trochę ciężki. Dla mnie, szczerze mówiąc, te francuskie luti, no fajne są, ale ja lubię czuć narzędzie w ręce i mieć kontrolę. Dzięki temu, że one są trochę ciężkie, mam większą kontrolę nad narzędziem. Tak mi się bynajmniej wydaje. Dobra, zabieram się za ościeżę, ale chyba założę GoPro, żebyście bardziej widzieli, o co chodzi. I teraz tak. Tak jak widać, wspominałem o tym, że fajnie, żeby te zewnętrzne krawędzie, czy górne, czy dolne płyty, to w poprzednim filmie były lekko rozwarte, bo wchodzi narożnik, Frizzlinka i masa. I tu w GoPro pewnie zaraz zobaczycie, że jest kąt prosty, to samo u góry. Praktycznie prawie na zero, no w sumie na zero. I chodzi o to, żeby po prostu teraz, jak już tam to się wszystko wyprostowało, polecieć równiutko dwa razy gładzią i tyle. Boże, mnie nie będzie wygrywa. Pięknie i będzie ładnie. Nie będziesz wycinać stamtąd. Tak, ciebie będę wycinać. No dobra, to lecimy od razu przy okazji teścik nowych materiałów. Najpierw nakładam do siebie. Teraz ściągnę jedyneczką do siebie. Masa gęsta, ale powiem szczerze, że ja lubię na takich robić. Na masełku, na gęstym masełku to ja uwielbiam robić. Teraz lecimy w drugą stronę. Właśnie w taki sposób, żeby
uzyskać ten kąt prost. Tak jest zaciągnięta gładź na raz. Jeszcze drugi raz. Tym się nie ma co przejmować. Na drugi raz zaciągamy gładź i po prostu szlifujemy, co nie? I od cała filozofia, jeśli chodzi o obróbkę okien. Druga warstwa. No szlifowanie zobaczycie pewnie w następnym filmie. Jeśli chodzi o materiał, który używałem do obsadzania narożników, tak jak widzieliście na filmach, na ujęciach, używałem Semin C86, ale gotowca. Zawiera on włókna z celulozy. Wykonałem nim raz, dwa, trzy, cztery okna. Tu widać prochowiec C86, ten klasyk. Tym wykonałem okno w kuchni. Właśnie tamte. Oraz Semin C78 Perfect Joint, on tak naprawdę nie powinien być używany do obsadzania narożników, ale można. I go zrobiłem akurat u Magdy w pracowni. No i generalnie podsumowując, najlepiej mi się robi klasycznym prochowcem. Tak to wygląda. Semin C86 gotowiec, moim zdaniem ten Pate Pastos jest troszkę jakby agresywny pod blachą, dosyć szybko schnie, no ale polecałbym go na jakieś krytyczne miejscówki, bo jest naprawdę niezły.